dzisiejszym odcinku pokażemy, co nadchodzi nad rynki finansowe, a właściwie monetarne. Pokażemy oczywiście Bitcoina, a także zestaw tutaj monet, które jeszcze mogą poporuszać się troszeczkę, na przykład jak QLC. Pokażemy też parę wiadomości na temat, uwaga, EOS, nadchodzącego EOS dump, a także jak PayPal, jak i wszystkie firmy zmieniają swoje nastawienia, tak jak na przykład JP Morgan, więc dlaczego DeFi i całe właśnie krypto zaczyna nabierać wpłynu, a ulica się tym w ogóle nie interesuje. Natomiast do ulicy to są takie właśnie newsy. Gospodarka strefy euro dała znak życia, mieszkaniówka po koronawirusie i takie tam. A to tylko takie zapaździajki. Więc jak Was to interesuje, to zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto. Zaczynamy. Wszystko, co powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Zaczynamy. Po nią oczywiście trzeba zgłosić się do swojego ulubionego doradcy finansowego. Więc zobaczymy tylko sobie tutaj Bitcoina, ponieważ Bitcoin zaczyna wreszcie pokazywać oznaki życia. Jak sobie możemy zobaczyć na dniowej skali. Mieliśmy wczoraj piękne tutaj wybicie i w tej chwili mamy taką tutaj doji. To może być continuation pattern. Continuation pattern, czyli taka kontynuacyjna formacja, zwykle składa się właśnie z takiej tutaj świecy, mniejsza, może jeszcze jedna i potem góra. Ok, bo zobaczcie, że mamy tutaj właśnie te higher lows, ok, więc te niższe, te wyższe dołki, więc cały czas idziemy tutaj do góry, a tutaj była kumulacja, więc tą właśnie kumulację na dniówce, taką dużą, widzicie, wybijemy może górą. Ja jeszcze raz tutaj tak narysuję bardziej skrzętnie. O, mniej więcej tak, trochę wyżej. Właśnie tak to jest, jak się korzysta z, o, powiedzmy, i tutaj gdzieś mniej więcej będziemy mieć takie połączenie. No i teraz może wybijemy to wyżej, a może już właśnie, w zależności jakby to, na których opcjach by się można było obrać, mamy wybicie i retest. Tutaj można by było narysować. Ja tutaj może wykasuję to wszystko i posłużymy się... Ktoś mi się nie zgadza po lewej stronie. A, okej. Okay. I jakbyśmy narysowali sobie w ten sposób, to mamy już wybicie i mamy retest, ok? Więc tutaj mieliśmy taką konsolidację, o, mniej więcej, w tym miejscu, że mieliśmy właśnie te wyższe dołki, tu niższe i mamy wybicie. W tej chwili jest tutaj właśnie konsolidacja, którą pokazuję, zobaczcie, Chop Index jest bardzo tutaj wysoko, w tym miejscu i kolejnym razem zobaczymy, czy przejdziemy nasz tutaj ten słynny supply zone, czyli tą strefę zrzutu, gdzie niedźwiedzie tutaj właśnie królują i czy nie odbijemy się od tego. Ta strefa jest bardzo w sumie wysoka, jest tutaj właściwie podzielona, są takie malutkie tutaj elementy, jak tutaj ten, później na przykład tutaj. No i tutaj ta słynna 10,5 tysiąca. Więc ponownie atakujemy. Zobaczymy, czy będzie to sukcesywnie. W tej chwili musimy troszeczkę pójść bokiem i to właśnie pokazuje te iście bokiem, jak niektóre z naszych monet zaczęły właśnie skakać. I troszeczkę je tutaj omówię. Więc na kolejne parę godzin proponuję ustawić price box. Mniej więcej w tym miejscu. Włączymy tylko to. No i poczekamy, aż troszeczkę konsolidacji nabierze tutaj ta cena. Może ja to wyłączę, żeby nam się tutaj... Aż konsolidacji tutaj nabierze właśnie cena. No i wyłamanie z tego boksa będzie świadczyło o dalszym ruchu w górę lub w dół. Tutaj co prawda mamy dosyć dobry support. Jest już on potwierdzony i pewnie jest tutaj też wolumenowo potwierdzony. No tu jesteśmy właśnie tutaj akurat
w dużym suporcie tutaj w tym transakcyjnym, więc cena będzie nam się tutaj bardziej konsolidowała. Tutaj widzieliście, byliśmy pod i potrzebowaliśmy wejść znowu, czyli był taki boom i ostatnia transakcja była właśnie na górze tego wolumenowego tej supportu. Więc teraz zobaczymy, jaka formacja tutaj się zbierze. I tyle, jeśli chodzi o Bitcoina. Bitcoina dominacja. Dominacja Bitcoina. Dominacja Bitcoina. O, tak mniej więcej. O, tak wygląda. Dominacja Bitcoina jest już tutaj na tym właśnie polu i idzie. Zobaczcie, ma dużo bardzo energii. Co prawda momentum indeksu właśnie stochastic slow spada do dołu, więc tak jakby nabierał właśnie impetu. Jeżeli nie spadnie ta dominacja, a ten moment przejdzie do góry, no to wtedy będzie tutaj wzrost do góry. Tym samym wszelkie alty polegną w naszych setupach, co by zgadzało się z naszą sezonowością, która jest właśnie już mniej więcej w tym miejscu i będzie zakręcała tutaj do dołu. Więc wszystkie obserwujemy. Ale jeżeli będziemy mieć wyłamanie tutaj do dołu, no to wchodzimy naprawdę ostry pakiet. Monety typu DeFi będą po prostu leciały na górę. Złoto wreszcie się wyłamało. A w tej chwili widzę, że złoto będzie mogło wypełniać tutaj target, który wcześniej daliśmy. To jest target tego trójkąta. Zaraz go potwierdzimy go. O, czyli jest on gdzieś mniej więcej tyle. Czyli target dla złota jest 1846. Jeżeli sobie przełączymy złoto, to widzimy, że mamy tutaj bardzo silny wolumen tutaj. I jest to 1796. Tu będzie taki prawdopodobnie przystanek dla złota. Co prawda, jak mam tutaj powiedzieć, co prawda raczej nie będzie tego przystanku, jeśli ja miałem tak to powiedzieć, tylko jest tutaj na podstawie tego wolumenu, gdyż to było w 2012 roku, więc wątpię, aby ktoś, kto kupił tutaj na górce, czekał przez tyle lat i teraz powiedział, pozbywam się tego, jak teraz jest właśnie moment, żeby wszystko właśnie trzymać. I dodatkową rzeczą, sobie przełączymy na tygodniówkę, zobaczcie, co kończymy tutaj w tej chwili, widzicie? Akurat nie mam tego wykresu, ale kończymy pierwszy kop i być może złoto będzie miało swój pullback mały, taki do 1680 i lub nawet do 1560, co by było dobre. No i wtedy 2600 cel. Zważywszy na to, co dzieje się w tej chwili na świecie, teraz też o tym powiem, jest to scenariusz bardzo, bardzo prawdopodobny. Srebro ponownie też wyłamuje się, no jeszcze nie do końca, ale już blisko jest tego wyłamania. Jeżeli ta świeca się dzisiaj zamknie ponad, no to srebro będzie powyżej tego wolumenu i pewnie zobaczymy wtedy jakąś, tak jest dużo, zobaczcie, konsolidacji i poleci w górę i punktem wyłamania będzie, czy targetem wyłamania będzie około 19200 i to by postawiło srebro powyżej tutaj tych wolumenowych tutaj dipów, zobaczcie, i stanowiłoby jeszcze ostatni, ja tutaj może zaznaczę to wszystko, o, mniej więcej tutaj, no i te poziomy, jeżeli przejdziemy na w srebro, no to wtedy gospodarka, taka realna, finansowy system jest w poważnych tarapatach, skoro te metale zaczynają się wydobywać. Podobnie, zobaczcie, już wyłamuje się tutaj też platyna, która swój target będzie miała tego trójkąta gdzieś 882 i pallad, który już też zaczyna tutaj wychodzić nam. To prawda, musimy przejść tą 200. No i jeżeli pallad się wyłamie w końcu z tego naszego trójkąta, no to czeka go droga na 2000. Od razu mówię tutaj, że nie będzie jakiejś windy na 2000, tylko tak samo będziemy się odbijać od przedziałów właśnie, które teraz tutaj powiedzmy nagryzmoliłem, ok? Więc tak tutaj wygląda. Jeszcze tylko sobie zobaczymy SP500. SP500 zanotowało tutaj właśnie wyższy dołek. Także w higher low tutaj mamy wyższy, kolejny, więc to może być konsolidacja. Jeżeli teraz
ta kreska pójdzie wyżej od właśnie tutaj tego, tej górki, tego higher high, no to wtedy idziemy na kolejne wyżyny i jeszcze bardziej pokazuje to, że bez działającej gospodarki tylko z Fedem za kierownicą można zdziałać cuda. Frank ładnie wchodzi w tego trójkąta. To teraz może być agresywne wejście we franka tutaj. Chociaż mamy moment obrotowy do dołu, więc ja bym poczekał i zobaczył, czy nie zejdziemy, nie przebijemy tego tutaj poziomu. Chociaż bardzo dobrze to wygląda i ten poziom może iść do góry, ta cena. Podobnie jest teraz z euro. Euro będzie miał jako swój bardzo duży ruch. Jest tutaj już energia, nie wiem w którą stronę oczywiście, dopóki nie wyłamiemy się z tego trójkąta. Jeżeli ten trójkąt pójdzie górą, to myślę, że może to być strzał, nawet przebić ten opór 4,50 i pójść w górę. To będzie coś dużego. Korona ładnie zanotowała tutaj head and shoulders i jeżeli teraz wyjdzie powyżej 0,41, no to ta unieważni całą tą formację. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze tą dwusetkę, która to trzyma, więc ona musiałaby wyjść powyżej tą dwusetkę i unieważni tą formację head and shoulders. Korona euro ponownie też możemy takie coś zrobić, też musielibyśmy wyjść 0,094 USD, musimy przejść tą dwusetkę na USD, zamknąć się powyżej niej, wtedy będzie to katalizm taki do ruchu w górę do 0,107. Funt nadal kroczy tutaj, mamy bardzo, zobaczcie, jeżeli ta świeca zamknie się w takiej pozycji, właśnie w tym takim hammer, tutaj, więc będzie to taka formacja Rising Star, gdzie mamy tutaj tą świecę czerwoną, tą niedźwiedzią, potem mamy wypchnięcie byków i kolejna powinna być też zielona. To pokazuje mentalność na rynku, że pierw niedźwiedzie tu królowały, tutaj już też myślały, że sprzedający myśleli, że są w kontroli, jednak kupujący wypchnęli ich i bardzo silną siłą nie pozwalali zejść, zakończyli to na plusie, powiedzmy, ok? I kolejna świeca jest już zielona, pokazująca, że sprzedający poddali się i jest to tak zwany trend reversal, czyli odwrócenie trendu, co by świadczyło dobrze przy przebiciu tego tutaj supply zone, który mamy, tego tutaj oporu. To było bardzo dobre. USD też, fundy USD też już się przebija tutaj. Wszystkie właśnie mają przebicie, tak jakby te główne waluty zaczęły rosnąć, a nasz PLN-ik niestety zaczyna spadać. Więc dolar do PLN-u też zaczyna tutaj bezpośrednio spadać. Zobaczymy, jak się to potoczy. Jesteśmy nadal tutaj w tej konsolidacji, jest bardzo dużo mocy, więc którą stroną ten dolar wyjdzie do PLN-a. Zobaczymy. Zobaczymy, jak wyjdzie górą, to będzie po prostu tracił złoty na wartości. Jak wyjdzie dołem, to znaczy, że złoty zyskuje na wartości. I euro do dolara, też euro, dolar do euro, znaczy też dolar jest słabszy od euro. Także zobaczymy. Przejdźmy sobie teraz a jeszcze tylko pokażemy tutaj, chcę pokazać Ethereum BTC. Zobaczcie, Ethereum zaczęło formować ładną konsolidację tutaj na tygodniówce i na dniówce. Wydaje mi się, że jeżeli ta dominacja Bitcoina, o której mówiłem, spadnie, to będzie katalizator dla alt sezonu. Ja sobie tutaj od razu postawię alert i to będzie moje wejście w Ethereum, gdyż tylko to wyłączę. Tutaj mamy, zobaczcie, cofnę to w sumie. W sumie mamy tutaj, zobaczcie, na godzinówce taki zoom. Otworzył nam się trójkąt tutaj i w tej chwili Ethereum chodzi tutaj po jego... gdzie ten trójkąt? O, tutaj. Trójkąt i w tej chwili Ethereum idzie po jego tutaj dole, więc no... to może być właśnie ten wyłom i nowy czas dla Ethereum. Zaraz jeszcze tylko tutaj, ktoś jeszcze prosił o IOTę, zaraz dam IOTę, tylko jeszcze chciałem linka pokazać. Link wyniósł się w górę, była taka wiadomość gdzieś tutaj na temat Chin, zaraz je zobaczę, może znajdę, na temat chińskich, coś tam było, o jest tutaj już, pokazuję. O, momencik, była taka wiadomość.
tutaj, że właśnie China's National Blockchain Services, czyli integruje się właśnie z Chainlinkiem, i Chainlink powędrował na 5, prawie blisko 5 dolarów, to jest akurat w BTC, ale w tej chwili no, troszeczkę spada, ma swoją taką konsolidację, ale zobaczcie tutaj, jak jesteśmy na dniówce w tym ogromnym trójkącie i te wyłamanie tutaj może stać się prawdziwe w tym miejscu, co wcześniej już o wiele dałem, i te wyłamanie na pewno kupię. No i target to 73 tysiące sat, czyli w tej chwili tutaj na środku nie jest mądrze kupować, może będzie ten retest do poziomu 47 tysięcy albo 48700, to będzie można dobrze kupić. No i powiedzmy, że kupimy te wyłamanie tutaj, mamy wtedy target coś około 40% zysku. I jeszcze IOT damy do BTC, jak ktoś tam powiedział, dużo ludzi się tutaj władowało, trzyma od 2017 roku, pewnie taktyką, że nie sprzedaje swoich monet, nie sprzedaje swoich monet ze stratą, więc zobaczcie, mam tutaj piękną, ogromną konsolidację. Jak wyglądam na tygodniówce? Wyglądamy ogromnie. No jeżeli sobie na tygodniówkę popatrzymy, to mamy tutaj, mamy pierwszy taki pin, czyli wyjście z tego spadku. Mamy tutaj drugi, czyli tak jakby to był lower low. Tu mamy higher low. No i w tej chwili zanotowaliśmy kolejny higher low w tym momencie. Co prawda tutaj notujemy ten niższy wierzchołek, okay? Czyli ten tak zwany lower high. O, i w tej chwili wychodzi nam tutaj Raven Coin BTC. Zaraz go zobaczymy to. Także Raven Coin mamy, wychodzi w tym momencie. Tak właśnie wiem o setupach, dlatego często właśnie je daję, i jak już ma wystrzelać, to wtedy wiem, jak się mniej więcej zachowuje. Także tak właśnie musicie sobie ustawiać wszelkie różne rzeczy. Widzicie, idzie w tej chwili ładnie w górę. On i targetem tego będzie coś tutaj właśnie w okolicy 234 lub ten pierwszy opór 227, a potem jakaś konsolidacja. Więc dobrze jest sobie takie coś ustawić. Ja na przykład teraz rozmawiając z wami tutaj cyk cyk transakcjon i tyle. Dobrze, wracamy do IOT. Jeszcze tylko tutaj dam na Telegram, że to się rusza wszystko. Momencik. RVN. OK. No i dobrze, ta IOTA. IOTA. Więc zobaczcie, IOTA ma w tej chwili dobry setup. Jest to, powiedzmy tutaj, no, można w takim momencie, jest to tutaj, zobaczcie, układ o właśnie równej podstawie. I wyłamanie właśnie tego to jest na godzinówce, mogłoby być właśnie tym wyjściem z tego tutaj małej konsolidacji do góry. I zobaczcie, jest ogromna konsolidacja, mamy na tygodniówce też mamy ogromną. Jeszcze jak zobaczymy sobie tylko na MACD, już mamy, zobaczcie, rounding bottom mamy tutaj na RSI, to jest bardzo bullish reversal. No i w tej chwili IOTA może nam pokazać bardzo dobre to jest skrzydła. Dobrze, że ktoś mi ją tutaj właśnie przypomniał w komentarzach. Dam setup później na Telegramie, ale wygląda na bardzo ładny. I być może będzie on pompowany. Nie wiem, czy są jakieś wiadomości na temat IOTA. Zaraz zobaczymy. IOTA. Jeżeli są w tym miesiącu, w June to już były w tym miesiącu, to już nie ma ich, także do 8, do, no niestety do 8, do końca sierpnia, do sierpnia nie ma właśnie żadnych wiadomości, więc w przyszłym miesiącu to nie wiem, ale może to być właśnie ten bottoming, który właśnie powoduje zakręcenie. Trzeba mieć ją na uwadze, ja sobie tutaj już postawię troszeczkę wyżej to może i zaraz zobaczymy jeszcze średnie. No, jest bardzo dobrze, mamy support 200 i zmierzamy do Golden Crossu. Przypominam, że Golden Cross charakteryzuje się tym ostatnio, że każda moneta, która zbliża się do niego, strzela po prostu w górę na wysokie różne tutaj wartości, więc warto mieć to tutaj
na uwadze. Ja sobie tutaj to oznaczę, że to będzie taki gorący towar. No i zobaczymy, co będzie dalej. Weźmy sobie szybko jeszcze liczbę monet, które tutaj mamy. Seller. Seller ma właśnie zatrzymać się na suporcie tej 200. To są wszystko od początku setupy, które tutaj dawałem. Zatrzymał się tutaj na tej 200. Retest właśnie był na około 39. No i zobaczymy, jak sobie teraz tutaj poradzi. Już mamy tutaj, zobaczcie, na RSI mamy zakręcenie, taki dołek, formację. Właściwie jest to tutaj, zobaczcie, dywergencja nam się zrobiła, bullish, że który to jest niższy? Nie, są takie same, więc tutaj nie jest, to jest hidden bullish divergence type B, chyba mi się wydaje, że jest równo na cenie dołki, natomiast dołek na oscylatorze jest wyżej, jest, ten jest niżej, a ten jest wyżej. To pokazuje, że być może będzie zaraz price reversal tutaj na właśnie sellerze. Seller jeszcze dysponuje całkiem dużą ilością energii, więc jeszcze może mieć swój ruch do końca tutaj, na koniec tego miesiąca. Kawa, no niestety kawa tutaj ma dosyć dobry setup, jeśli zobaczymy sobie tak na godzinówkę. Także może to być właśnie ten taki tutaj, powiedzmy, reversal. O, momencik. Tutaj na górze mam gości dzisiaj, więc dlatego tak. O, powiedzmy, tutaj jest bardzo taki dobry liczba taczy. O, i zobaczymy, jeżeli kawa pójdzie teraz bokiem, to będzie dobra szansa będzie na wyłamanie właśnie tutaj. Zobaczcie, mamy support Fibonacci 60, więc tutaj obserwowałbym, żeby właśnie kawa szła bokiem, to będzie bardzo zdrowe wyłamanie z dobrym tutaj właśnie targetem. I ONT, w końcu ONT zaczął się ruszać. Obserwuję dzisiaj cały czas wyłamanie tego trójkąta. Ja wszedłem sobie tutaj, więc ładnie tutaj poszło wszystko. I ten trójkąt powinien coś tutaj nam dać. ONT jeszcze ma sporo energii w baku, zobaczcie, na tygodniówce. Więc może właśnie ONT, kawa, seller, może to są ostatnie monety tego rzutu. Dzisiaj QLC, zobaczcie, ładnie poszedł w górę lub poszło. W setup mniej więcej dałem gdzieś tu, o tutaj, na 163 chyba, o wyłamanie tego punktu, tylko że ja załadowałem się tutaj w tym miejscu, myślałem, że już tutaj, że wystrzeli, przytrzymałem, bo była konsolidacja, potem poszło w górę na 180, nie sprzedałem tego, bo no po prostu się miałem inne rzeczy i tutaj przytrzymałem to znowu i proszę bardzo, mniej więcej po cenie zakupu 26. RLC, to właśnie spadło dosyć sporo, ludzie tutaj właśnie powchodzili, ale dąży do wyłamania. W tej chwili zobaczcie sobie konsolidację, jeżeli troszeczkę w bok pójdziemy, to RLC powinien się nieźle wyłamać. Troy ma dużo energii, zobaczcie, dobry setup, bardzo dobry, więc może być właśnie, że Troy w tej chwili jest tutaj tą monetą, która nadal będzie nam biegła. Zobaczmy tutaj, mamy tutaj co prawda dead cross na jednogodzinówce, ale mamy dobry support na właśnie na większych osiach czasu i Troy nie pokazał jeszcze niczego. Co prawda wolumen spada, ale wyjście po 42,3 będzie świadczyło, że Troy przezwyciężył tą złą pasę. Tutaj właśnie, teraz pewnie mam ten, o jest tutaj właśnie 42. No i wtedy wyjście powyżej właśnie ten poziom będzie 42-43, będzie odwróceniem Troja, więc ja bym się jeszcze w Troj nie ładował, jeżeli kogoś wysprzęgliło stąd, jeżeli ktoś wszedł powyżej, na przykład ja miałem na 38, więc ja jestem jeszcze nadal ok, ale no tutaj. No i mamy Kyber Network. Kyber Network dzisiaj troszeczkę spadał, ale tutaj narysowaliśmy ten tunel i tak jak podałem wcześniej, że oczekiwałbym, żeby po tym oporze, po tym suporcie znaczy, szedł bokiem, no i wtedy będzie mógł się wyłamać dalej. Jego setup jest bardzo dobry, jeśli chodzi o dniówkę i o tygodniówkę, więc może on jeszcze coś tutaj pokazać. Co prawda, zobaczcie, tutaj nam się pojawiło na czwórce double top, więc jeżeli przybije się jeszcze niżej, czyli na 12 tysięcy satów, no to wtedy target tego double topu to jest coś około
value zone, czyli 10 tysięcy mniej więcej, czyli pomiędzy 50 a 60 Fibonacci, co by było idealnym wejściem. Zobaczcie, jest to też 200, więc jeżeli spadnie, dobrze będzie coś takiego złapać. Fed AI ma swoje odbicie, ale dopiero wyjście powyżej 328 satów będzie dla niego coś dobrego. No i mamy Multivac, wielka porażka, akurat ja w to wszedłem, no i musiałem, tu wysprzęgliło mnie, ja gram do Ethereum, co prawda, ale wysprzęgliło mnie, no nie wiem, setup ma jeszcze dużo mocy na tygodniówce, na dniówce co prawda to zakręca, no zobaczę, jeżeli wyjdzie na Ethereum powyżej 200, a do BTC to będzie coś około 52 do coś takiego, no to wtedy będzie można wejść, bo będzie szedł do przodu. Poza tym nie widzę, jakoby on gdzieś tutaj nam się wybierał. Jeszcze mam tutaj Quark Chain. Quark Chain też wszedł, ale opadł w tej chwili. Trzeba poczekać, czy wybije ten trójkąt ponownie, czyli 78, i wtedy ma szansę iść na 113. I nasz NIO. Neo zaczęło się wreszcie ruszać. Zobaczcie, jest pod tą 200 na czwórce. Zazwyczaj te monety szaleją, jak dotykają tej 200. Więc kto wie, może Neo po przebiciu 1157 satów będzie właśnie miał swój run. Podobnie jak ONT. Pamiętajcie, że ONT, Ontology i Neo poruszają się ze sobą. No i VeChain. VeChain już chyba raczej tygodniówka no, jest trochę wyczerpana. No niekoniecznie może pokazać, może to być właśnie taki typowy końcówka tego Elliot Wave, czyli tutaj mamy jedną i tutaj. No i wtedy jakbyśmy zeszli na 50, czyli coś około 75, byłby to bardzo dobry sygnał kupna dla VeChaina. Pamiętajcie, że VeChain dał swoją wiadomość, że ma jakiś tam partnership w Europie na temat śledzenia koronawirusa w Niemczech. Więc to może być całkiem niezły patent, chociaż już bardzo dużo podpompowo. Zobaczcie, od 46, pamiętam setup dałem na 52 i poszło 100%. Więc tak to tutaj wygląda. Okay. Zobaczcie, uwaga na EOS-a. EOS może, wiecie, ten plus token, ten scam taki, teraz mieli też dużo EOS-a oni i właśnie ten EOS jest w tej chwili za 67 milionów przeszło z nieznanego właśnie walleta, jest transferowane, więc kto wie, może właśnie zmierza do jakiegoś dużego dumpu. Jeżeli sobie popatrzymy na właśnie EOS do USD, mamy tutaj, jesteśmy poniżej 200, czyli nadal taki trend do dołu i mogło to by być podobny dump jak wtedy, więc jeżeli EOS spadłby powiedzmy do $1.60, to ja bym załadował się w niego w podobnym wczoraj fragmencie, jak pokazałem na XRP, na Ripple. Dobre by było odbicie. Pamiętajcie, że ulica panikuje wtedy, jak jest czerwone, a my takie dumpy kupujemy tak jak tak zwane V-shape recovery, czyli po prostu czekamy, potwierdzenie, i potem wchodzimy i mamy od razu lepsze procenty, tak, zysku. Zobaczcie, wczorajsza, dzisiaj wszyscy żyją tą wczorajszą wiadomością na temat PayPal. PayPal w 2018 mówił jego właśnie ten szef, że to scam, Bitcoin to scam, a teraz właśnie partnerują, żeby dawać klientom możliwość kupna krypto. No i wchodzimy tutaj do tego wszystkiego. Jak to się zaczyna? Zobaczcie, pierw wszyscy mówią o skamie, teraz każdy ładuje krypto, każdy bank, wszystko, a ludzie nadal sceptycznie mówią o krypto, podczas gdy banki będą oferowały wam przejścia z lokat na kryptowaluty i inwestycje kryptowalutowe, bo ktoś musi zarabiać. Pamiętajcie, że yield musi być zwrócony. Lokaty dają 0%, bank musi zarabiać, ok? I będą wam oferować, to wtedy wy będziecie ładować się wszelkie różne krypto po 50% więcej ceny niż teraz są lub po 150% więcej ceny. I to będzie dla was zajebista okazja, ok? I dla waszych znajomych. Przypominam jeszcze platformę Swissborg dla tych, co na przykład nie kupowali złota. Ja przetestuję to i spróbuję coś kupić. Więc można kupować właśnie Pax Gold, czyli na tej platformie Swissborg. Pax, ten jeszcze token, jest dostępny też na innych giełdach, ale chodzi o to, że tu jest właśnie DeFi, że można zalokować. No i Pax Gold ma, jest wspierany, ma back
fizycznym złotem, który znajduje się w skarbcu w Londynie. Wiem, w skarbcu w Londynie, ale lepsze jest to niż papierowe na przykład złoto lub złoto, którego w tej chwili nie może dostać. A jeżeli podróżujesz z kraju do kraju, na przykład tak jak ja, nie wiem, tutaj może będę musiał wyjechać, jak będzie naprawdę przesrane, no to wtedy nie zabiorę tego złota ze sobą, bo mi skonfiskują to na granicy. Więc taka opcja walutowa tutaj, gdzie mam podłączony właśnie apkę, ciekawe czy też nie ma podłączone jakieś karty do tego, będę mógł na przykład wydawać takie złoto w Lidlu. Wiem, że niektóre chyba Gold, Silver czy Bricks.com mają już karty podpięte pod, nie wiem co Peter Schiff reklamuje, ale wiem, że tam już są karty podpięte pod taką apkę, że można normalnie płacić w Lidlu złotem. Widzicie? Płacić w Lidlu złotem. Ale to jest tylko namiastka tego, co proponuje DeFi. No i zobaczcie, wszystko zmierza do tego, że idziemy w kierunku nowego systemu finansowego, okay? Gdzie będą też stablecoiny i będą pieniądze programowalne. No i dlaczego pieniądze programowalne? Zaraz wam tutaj pokażę. M2. To jest liczba pieniędzy, jaką drukuje Fed, okay? Cały czas, zobaczcie, non-stop. A tutaj jest zmienność tych pieniędzy, wykorzystanie, okay? M2 velocity. No i zobaczcie, jak Fed zaczął drukować pieniądze, to było 95, okej, okay, tutaj, tutaj to potem już poszło po prostu parabolicznie do góry, ale zaczął drukować, to tutaj, zobaczcie, ten velocity zaczął spadać, no i te linie się przecięły. Już wpływ pieniądza na gospodarkę był coraz mniejszy, czyli do gospodarki tych pieniędzy coraz mniej wpadało, natomiast wszystko szło w akcje, finanse, giełdy, derywatywy, czyli świat finansowy, a nie ekonomię, taką jak ty czy ja, czy kupimy chleb, czy jajka, czy Coca-Colę, czy frytki, rozumiecie? I zobaczcie, to już tutaj szło do góry, prawda? I nie ma. No i teraz jak Fed zaczął drukować, to jest, zobaczcie, multum tych trylionów, ok? To zobaczcie, że one wcale nie trafiają w ogóle do gospodarki. No i teraz jest takie pytanie, co ten Fed może zrobić, żeby te pieniądze trafiły do czarka, ok? Do, nie wiem, do Anny, ok? I do, nie wiem, Czesi, ok? No i co on może zrobić? On może tylko dawać właśnie te pieniądze dla banków, które będą, nie wiem, pomiędzy tam szulowały tymi walutami. Ale niekoniecznie te pieniądze trafią. Ale co jeśli wprowadzi jakieś programowalne pieniądze, tak jak już to jest robione w Europie powoli, no i tam na pewno będzie taki jakiś cyfrodolar. Pamiętajcie, że cyfrowe pieniądze to nie są pieniądze takie jak teraz macie cyfrowe, tylko będą programowalne. No i taki pieniądz trafia tutaj do na konto, nie wiem, tutaj Czarka, tam Cześka i tutaj Ani i tam, nie wiem, jak tutaj ta osoba się nazywa, ok? Tutaj. Każdy jest zadowolony, zajebiście, jest wszystko. No i wychodzi na to, że oni chcieliby odłożyć te pieniądze do swojego, kurna, sejfu tutaj, ok? Ale Fed mówi, macie 15 dni na wykorzystanie tych pieniędzy, bo inaczej znikną. To co się wtedy dzieje? Wtedy idzie to do góry. Rośnie inflacja, ponieważ ceny szybko rosną, ci ludzie muszą pozbyć się tych pieniędzy, bo ich nie będą mieć, prawda? Więc wtedy wraca jakby ekonomia do życia, mamy inflację, Fed może wtedy sobie odpisać część rzeczy, daje na przykład potem jeszcze więcej kasy, czyli daje na przykład powiedzmy, nie wiem, 5 tysięcy tej kasy, okej, okay? Tutaj uśmiechy już są takie, się robią, okej, okay? No ale daje na to 5 dni i wtedy inflacja, bum! Idzie do góry jeszcze bardziej, jako hiperinflacja, ok? Żeby ruszyć to wszystko, żeby to ceny. No i takie rzeczy będą możliwe do takiej kontroli właśnie, do takiego wpływu, żeby tą inflacją balansować w takim systemie, żeby te pieniądze szybko trafiały, jak już będą programowalne pieniądze. A to już niedługo będzie dochodziło. Wtedy będziemy pełnymi niewolnikami, bo nie będzie już innej opcji. Będą tylko programowalne pieniądze, które będzie mógł dać właśnie rząd wam, a potem wam je zabrać w nocy, jak zwiększy podatki o tam, nie wiem, 10% i nawet nikt z was nie będzie o tym wiedział za bardzo. Więc Fear and Greed Index zaczyna wzrastać powoli. Znowu, zobaczycie, więc jeszcze może będziemy mieć trzecią tą głowę, co by napompowało nasze monety. No i Baidu mamy tu, Biadu. Wiele osób prosiło, żebym wspomniał o tym. No to jest to taka platforma, która jest częścią czy jest jest to tak zwane DeFi dla Binance Coin. Ten projekt
zakłada właśnie stablecoina, który będzie właśnie używany właśnie w tym Binance Chain, a także BNB, czyli Binance Coin, będzie użyty jako CID, tak? Collateral Issue Debt, czyli będzie zabezpieczeniem w braniu pożyczki. Jak w sieci normalnym DeFi bazującym na Ethereum, to Ethereum jest właśnie tym zabezpieczeniem, ok? Czyli dajesz swoje Ethereum, lokujesz i na przykład ktoś pożycza, a ty masz wtedy procent. Tak zwane to będzie BNB, więc uważajcie na cenę BNB. Ta cena może iść tutaj do góry. Będzie też można stakować ten token, co też jest duże. W ogóle DeFi, jak już jest przyklejone do czegoś, to będzie boom. A że to jest taki Binance'owy główny strzał, powiedzmy, no jeszcze jest też Matic, ale jest to główny strzał właśnie Binance'owy w tej chwili nadchodzący, więc uważam, że będzie dobra pompa na BNB tak samo. Ale o tych rzeczach oczywiście cały czas dajemy setupy, więc będzie nieźle. Kolejny do kolekcji jest JP Morgan, czyli nie wiem, czy pamiętacie, ale Jamie Dimon, prezes właśnie JP Morgana, mówił, że właśnie Bitcoin to fraud i w ogóle, a w tej chwili teraz wypowiada się, że to jest, będzie bardzo długo żył jako nowy instrument finansowy. Prawda? Czyli te banki już w tej chwili się tu przygotowują, mówią wam, żebyście wypieprzali, nie, spieprzać, ten Jasiu Kowalski w banku, co ty chcesz, kryptowaluty, won, wypierdzielaj stąd, won, my tu pracujemy, ja nie mam czasu, pracujemy nad infrastrukturą, żebyśmy to my mogli to oferować i potem tego Cześka znowu tu wezwiemy, wiemy, Cześciu, ty chciałeś kryptowaluty, tak, o, kupię, ale Cześciu, to już nie jest za 5 tysięcy, tylko za 50 tysięcy, pasuje ci, ty też wezmę. No i taki Czesiu za chwilę, pani Jadzia i wszyscy będą ładować krypto. To będzie tak samo też, nie wiem, czy w Polsce, bo w Polsce trochę jakoś coś inaczej to się tutaj robi. Jest skobanowane, nie wiem czemu. No ale będą musieli to robić, ponieważ każdy chce zysk. Ludzie, każdy chce zysk. No jak można długo, powiedzmy, mamy banki, ok, które tracą cały czas. Jest bieda, nie wiem, zaraz wam tutaj pokażę. Nie to. Mamy tutaj. Gdzie to jest? O. Mamy. Gdzie jest ten nasz. Deutsche Bank. Jest. Deutsche Bank. Zobaczcie, tutaj to musimy wyrzucić. Zobaczcie, Deutsche Bank. Patrzcie, jest na samym dole, prawda? Mamy double top, tu jest jakiś pewnie bailout, pompują, ale zobaczcie, od 2007, czyli od tego krachu, Deutsche Bank leci do góry, czyli główny bank, powiedzmy europejski, największy, jest już kurna na skraju bankructwa, ze 134 za akcję na 10 dolarów spadło. No to jak, o czym tu rozmawiamy? Więc te banki polegną, pamiętajcie, że te banki polegną, ponieważ DeFi zabierze im płynność. Ten, kto nie ma płynności, ok, tutaj właśnie ten liquidity będzie, ten, kto nie ma płynności, umiera. To tak jak jest z organizmem. Jeżeli nie ma wody, to umrze, prawda? Jeżeli ta woda pójdzie gdzieś indziej. I zobaczcie, ile tej wody trafia już do DeFi. Zobaczcie, ile firm, funduszy kupuje całe projekty DeFi. To jest w ogóle, nie wiem, boom. Każdy projekt, zobaczcie tutaj właśnie, open, jest, już tylko zwystartował, już 2 miliony funding, tak? Także to jest platforma, która służy do ubezpieczeń, ok, na DeFi. Rozumiecie? Będziecie mogli brać, powiedzmy, swój kredyt, mortgage, hipotekę przyszłą w DeFi. Czyli powiedzmy, że posiadacie akcje jakiejś firmy gdzieś na Filipinach albo, nie wiem, kupiliście apartament w, nie wiem, gdzieś w Hiszpanii albo huk wie, gdzieś tam w Bułgarii, ok? I idziecie do swojego tutaj banczku, nie wiem, jakiegoś tam BGŻ czy inne tam, i mówicie, że wy macie apartament i czy może to być użyte jako tak zwany collateral, czyli zabezpieczenie długu tego, to by was przecież wyśmiali, powiedzieli, panie, wypierdzielaj pan stąd, nie marnuj mojego czasu, ale na DeFi nie będzie to nikogo obchodziło, czy ty masz to w Chinach, czy masz to gdzieś w Azerbejdżanie, czy nie wiem, czy na Syberii postawiłeś budkę z lodami. To wszystko będzie się liczyło, to wszystko jest jako, to ja wiem, to w ogóle ciężko sobie to policzyć, ale to wchodzi, to będzie funkcjonowało gdzieś za 10 lat prawdopodobnie, ale zobaczcie, inwestując, nie jest porada inwestycyjna, inwestując malutkie grosiki,
Zobaczcie, ile razy może to być napompowane. My tu liczymy 50 razy 100, 50 do 100 razy, prawda? Ale myślę, że jak już się to wszystko rozpędzi, kapitalizacja tylu trylionów, nie wiem, 500 trylionów z derywatyw przejdzie w DeFi, to te projekciki nie będą razy 50, tylko razy 100, tylko razy 1000 do 10 tysięcy. Rozumiecie? To jak Apple poszło do góry, to jest tylko przedsmak, to jest desert. Jak wejdziecie do hotelu i przystawkę wam dadzą, to był Apple, Amazon i inne rzeczy. I wiele ludzi w komentarzach powtarza, że jestem zbyt optymistycznie nastawiony na DeFi i wszystkiego. Przykro mi. Jeżeli nie rozumiecie nowej ekonomii, że nadchodzi nowy system finansowy, nowy układ finansowy, no to przykro mi, ale polegniecie z tym wszystkim. Jeżeli promujecie stare inwestycje i wszystkie inne rzeczy, jakieś tutaj opornie, nie wchodząc w różne platformy, nie interesując się, przykro mi, będzie po was. Ja tutaj nie naganiam nikogo, też jeszcze miałem takie dwa komentarze w ostatnim filmiku, że naganiam ludzi za kasę. Wszystko tu jest za darmo. Wszystko tu jest za darmo. Przecież nie charge'uję nikogo. Prawda? Nie charge'uję nikogo. I mówię o tym, a ludzie celowo jeszcze chcą się, nie wiem, no nie wchodzić w to. No ale to jest ich sprawa. Pamiętajcie, że tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoją przyszłość. I tylko twoja decyzja jest twoją decyzją. Jeżeli pięciu twoich sąsiadów będzie się śmiało, że inwestujesz w jakieś tokeniki, okej? Okay, to jest albo się ich słuchasz, albo to jest tylko twoja sprawa, a reszta niech buja wory, okej? Okay? Tak ja to widzę. Tutaj wracamy do Polski, ok? Gospodarka strefy euro pokazała znak życia. To jest bullshit, a nie artykuł, ok? No pewnie znak życia pokazała, ponieważ w tym miesiącu się coś produkuje, a w poprzednich dwóch się nic nie produkowało. I tyle. I tyle, co skomentuję cały ten taki scenariusz. Mieszkaniówka już porko narobi się. Wciąż jest dużo gorzej niż przed rokiem. No a jak ma być? Przecież nic jest niesprodukowane. Kredyty są, tak jak pokazywaliśmy wcześniej, kredyty są do dołu. Wymagania kredytowe są coraz tego. Już banki potrzebują niekiedy 30% wkładu własnego, więc jeżeli masz mieszkanie za 800 tysięcy albo milion, to potrzebujesz 300 tysięcy wkładu. No to kto kupi za mieszkanie za 300 tysięcy wkładu własnego? Także no, widzicie. Ale dobra, już się rozgadałem znowu. Kończymy na tym etapie. Trzymajcie się, zapraszam oczywiście na Telegram. Tam będą setupy i my może niedługo wejdziemy właśnie w nasz Ripple XRP, a także obserwujmy dąb na iOSie, bo może to być bardzo dobre wejście też na Bybicie. Trzymajcie się, cześć.